Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia określonego w piśmie niżej przedstawiam niniejsze wyjaśnienia. Zgodnie z artykułem 123 ustęp 3 punkt 4 tire 2 ustawy z dnia 29 lutego 1976 roku o inwestycjach z późniejszymi zmianami w zakresie powyższym minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na wniosek inwestora w odniesieniu do inwestycji polegających na układaniu kabli lub rurociągów na obszarach morskich, wód wewnętrznych i morza terytorialnego wydaje opinię w zakresie stwierdzenia zgodności tej inwestycji z ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Kropka. Jak wynika z wystąpienia, inwestycja, o której mowa, jest zlokalizowana wyłącznie na lądzie w województwie świętokrzyskim. W związku z powyższym postanowiono jak poniżej. Wymóg uzyskania opinii ministra wydaje się bezprzedmiotowy. W celu wypełnienia obowiązku ustawowego należy uzyskać opinię władz gminy, przez którą przebiega wyżej wspomniana inwestycja, z poważaniem minister. To już na szczęście przeszłość. Niech prosty język będzie naszym nowym wspólnym standardem.